Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Dziś postanowiłem zrobić taki nieco luźniejszy filmik. Będzie to mianowicie filmik na temat przyszłości mojego kanału oraz o świątecznym i grudniowym haulu. Ponieważ postanowiłem nagrać sobie taki filmik, w którym opowiem o moich niektórych planach co do kanału oraz o paru nabytkach z tego miesiąca. Głównie ze świąt, ale nie tylko. Tak więc myślę, że nie ma co przedłużać i przejdźmy do właściwego tematu. Zaczynamy standardowo od pierwszej części, czyli od planów dotyczących kanału, bo troszeczkę ich mam. Zarówno jeśli chodzi o filmiki o figurkach, jak i o muzyce metalowej. Zacznijmy może od figurek, bo tutaj troszeczkę tego jest. Co do najbliższych planowanych recenzji, to na pewno pojawi się ta figurka, a mianowicie Transformers Siege Voyager Class Starscream, bo ci, którzy regularnie oglądają mój kanał, wiedzą, że jakiś czas temu pojawił się filmik będący parodią koronacji Starscreama z filmu Transformers The Movie. I właśnie w tym moim filmie była widoczna ta figurka i planowałem, jak wrzucę tam ten film na YouTube, wrzucić też recenzję tej figurki, którą mam już nagraną, muszę tylko zmontować i będzie. No wyszło trochę długo, ale jestem mimo wszystko z niej zadowolony. Tak więc myślę, że tej figurki będziecie się mogli spodziewać. Tak samo będziecie się mogli spodziewać Megatrona z Ostatniego Rycerza, o którego prosiły mnie już co najmniej dwie osoby. Mianowicie Diabologei, dawniej XSS Koziel i 09XN09 oraz nie tak dawno użytkownik Polish Channel. Dopytywali się mnie o recenzję tej konkretnej figurki, no i mam ją już od koło roku i już od dłuższego czasu planuję jej recenzję, jednak do dziś nie udało mi się tego zrobić, ale mam nadzieję, że w tym czasie uda mi się ją nagrać, zwłaszcza że mam to w planach i bardzo chciałbym to zrobić. Więc na pewno tych dwóch figurek będziecie się mogli spodziewać. Tak samo będziecie się mogli spodziewać G1 Darkwinga. Figurkę, którą mogą kojarzyć nawet najstarsi widzowie, bo w końcu ta figurka towarzyszy moim filmom niemalże od samego początku. W końcu mój pierwszy filmik stop motion poświęciłem właśnie tej figurce. No i była dosyć często widoczna w różnych porównaniach, w niektórych filmach stop motion, jednak do teraz nie ma swojej recenzji. Ale mam nadzieję, że wkrótce uda się to zrobić. Mimo że mój egzemplarz tej figurki jest niekompletny, bo to jest stara figurka z 88, więc ma już ponad 30 lat. A jednak mam nadzieję, że uda mi się jakąś ją pokazać, że recenzja w końcu wyjdzie. Bo tą figurkę już też od pewnego czasu miałem w planach do recenzji. Tak jak na przykład tego Megatrona. No jednak mam nadzieję, że obie mi się uda zrecenzować, więc tego Darkwinga będziecie się mogli również w tym czasie spodziewać. Co do jakichś innych figurek, to myślę, że też się pojawi Power of the Primes Legends Tailgate, którego jakiś czas temu zakupiłem wraz z oddziałem Rescue Patrol z Siege. No i jego recenzję już też od pewnego czasu mam w planach, więc niego też się będziecie mogli spodziewać. I będziecie się mogli też spodziewać tych dwóch figurek, a są to Siege Brand i Siege Six Gun, czyli dwa ostatnie weaponizery, jakie zostały mi do zrecenzowania z serii Siege, które też już możecie kojarzyć z jednego z moich filmów, a mianowicie z unboxingu imieninowego, w którym to właśnie wśród figurek, którymi miał unboxing, były właśnie te dwie figurki. No i od pewnego czasu mam zamiar je zrecenzować, jednak do teraz mi się nie udało. Ale mam nadzieję, że wkrótce to zrobię. Miałem przez moment nagraną recenzję Six Gun, ale niestety była stanowczo za długa. Więc mam nadzieję, że wkrótce mi się uda zrobić lepszą i nieco krótszą. A do Branta muszę usiąść jeszcze, no ale mam nadzieję, że chociaż jedna z tych figurek się wkrótce pojawi, albo obie. A do jakichś innych figurek, których będziecie mogli spodziewać, będą między innymi te dwie figurki, konkretnie dwaj Prime Masterzy z serii Power of the Primes, czyli
Leash Maximo i Alchemist Prime, a dokładniej Skullgrind i Sam Marauder. Będę miał wspólną recenzję, nie oddzielną, ponieważ jak widzicie, są to malutkie figurki i robienie oddzielnego filmu na dwie takie małe figurki nie miałoby moim zdaniem większego sensu, więc będzie to wspólna recenzja obu tych figurek, więc ich też się będziecie mogli spodziewać. Co do natomiast filmów o muzyce, bo znam, że tutaj są też osoby, które tego oczekują, to tutaj mam jeszcze więcej planów. Póki co mam zaplanowane co najmniej 11 odcinków. Nad jednym już pracuję, jest nagrany, mam część zdjęć gotowych. Wystarczy, że teraz tylko zmontuję i będzie. Mam nawet też zaplanowaną chronologię tych 11 odcinków, więc jeśli byście chcieli, bym ją przedstawił, no to napiszcie, to ja mogłabym wam w prywatnej wiadomości na Messengerze napisać. Jak ktoś, to jestem otwarty na takie rzeczy, więc jeśli na przykład byście chcieli, na przykład w prywatnych wiadomościach, na przykład na Messengerze, jak mówiłem, na przykład porozmawiać ze na przykład na temat muzyki czy na temat figurek, no to zapraszam. Ja jak najbardziej do takich rzeczy jestem otwarty. Także no, troszeczkę tutaj planów jest, nad jednym już pracuję. Do co najmniej 4 odcinków mam napisany scenariusz, więc wystarczy tylko, że nagram i zapiszę zdjęcia i zmontuję to jako całość i będą. No ale dobra, nie będę was trzymał w niepewności. Przejdę do holu grudniowego i świątecznego, bo w końcu na to pewnie najbardziej czekacie. Zacznę może od czegoś nieświątecznego, tylko grudniowego, jakim jest oczywiście ta oto płyta, czyli płyta Metallica Master of Puppets, którą jakiś czas temu zgarnąłem w Empiku, ponieważ nie tak dawno, bo lekko ponad tydzień temu, w moim mieście niedawno otworzyli sklep Empik. No i nie tak dawno tam byłem i spojrzałem, co tam jest. Od razu mówię, że żadnych Transformerów tam nie było. Czym się troszeczkę zaskoczyłem, bo z tego co słyszałem, to na przykład na stronach internetowych Empika były Transformery, na przykład Siege, a w sklepie nic nie było, dosłownie. Natomiast było trochę płyt metalowych, no to akurat było trochę metaliki, więc wybrałem sobie akurat tą płytę Master of Puppets, którą naprawdę lubię. Bardzo lubię do niej wracać, jest to moja ulubiona płyta metaliki, ale o tym będę bardziej opowiadał przy innej okazji. No ale to jest taki mój nieświąteczny nabytek z tego miesiąca. Ale przejdźmy teraz do tych świątecznych nabytków, bo jest ich co najmniej 5. Pierwszy z nich jest coś, czego się nie spodziewałem, jak jest oczywiście płyta koncertowa Metallica S.I.M. Jest to dwupłytowy album koncertowy, bo jak widzicie, to wam pokażę. W środku mamy aż dwie płyty. Tego się nie spodziewałem, myślałem, że to będzie tylko jedna, to teraz masz dwie. Więc bardzo fajnie. W sensie bym sobie przesłuchał tą koncertówkę, bo zawsze jakiś tam album koncertowy warto mieć. Więc tutaj jestem pozytywnie zaskoczony. Co do innych rzeczy, to dostałem też inną rzecz, której się też kompletnie nie spodziewałem, jaką jest książka Krew, Ogień, Śmierć. Historia szwedzkiego metalu. Tutaj po tym tytule domyślam się, że chodzi o płytę Blood, Fire, Death zespołu Bathory, bo w końcu krew, blood, ogień, fire, śmierć, death. W końcu trochę takie dosłowne tłumaczenie. Jest to książka opowiadająca historię metalu ze Szwecji. Jest tutaj też trochę o Bathory, o Dissection i o wielu innych zespołach. To jest nawet trochę zdjęć. Książki jeszcze nie czytałem, ale myślę, że się za to zabiorę, bo uważam, że może być naprawdę ciekawa. Więc to jest akurat pozytywna niespodzianka. I no, książką, jaką też dostałem, jest też książka Ryk Bestii Dekady Metalu. Inna książka opowiadająca o historii muzyki metalowej. Tutaj mamy też na przykład wymienione różne płyty, na przykład różnych gatunków. Tutaj mamy na przykład z New Wave of British Heavy Metal. Spojrzeć. Dość wiele innych informacji, więc myślę, że tym też się z chęcią zainteresuję i sobie z chęcią przeczytam, bo może być też równie ciekawa. Ale dobra, może teraz coś transformerowego, bo w końcu
nie samym metalem człowiek żyje. I jak akurat siedzi o Transomer, to też mi się coś fajnego zgarnąć, a mianowicie kolejną figurkę z linii Earthrise, jaką jest Voyager Grapple. Moim zdaniem naprawdę ciekawy model. Troszeczkę się z nim zapoznałem. Uważam, że jest naprawdę fajny. Myślę, że uda mi się za jakiś czas nagrać jego recenzję, bo uważam, że jest naprawdę fajny. Więc też bardzo pozytywne zaskoczenie. No i póki co ostatni nabytek, jakim jest oczywiście, tak zaraz wam pokażę. O tak. Koszuleczka Godsmack, czyli hard rockowo heavy metalowego zespołu z USA, którym od pewnego czasu się interesuję i od którego czasu, pewnego czasu bardzo chętnie słucham. Bardzo fajna koszulka, mi się naprawdę podoba. Już jakiś czas temu ją widziałem na internecie. No i się cieszę, że ją też zgarnąłem. Więc naprawdę z tych oto nabytków jestem bardzo zadowolony. Bardzo się cieszę, że trafiły do mnie. No i tyle ode mnie na dzisiaj. Także mam nadzieję, że ten film wam się spodobał i że w najbliższym czasie pojawi się więcej filmów, które zapowiadałem w tym filmie. I to tyle na dzisiaj. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jakiś komentarz. I to tyle. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!